jesteście nagrywani. Tak. Szczepan, co się, wszystko w porządku? O! Co się stało? Halo, opuszczę te drzwi, kurwa, gościu! Ej, oświadczam tylko, że byliście nagrywani. Widać po prostu, że ta smycz zahaczona jest o te drzwi i policjant zamyka. Uważam, że nie zrobił tego specjalnie, bo nawet pewnie nie widział tej smyczy. Ale też komentarze tam się po mnie wozili po prostu albo coś w tym stylu. Nie tłumaczę się z tego, bo nie chcę mi się z ludźmi każdemu tłumaczyć, co się stało. Czy brałeś jakąś pomoc z PFR-u? Takie masz pytanie z czatu. No to wiesz co, jestem przygotowany i nawet podejdę do tego. Ha, kurkach, fajnie, że zapytałeś o to, wiesz? Cieszę się, że zapytałeś. Jakiś ciekawski z czatu, kuźwa, go to interesuje. Akurat no, ja uważam, że to jest średnio interesujące. Nie, powiem ci, że to nie jest średnio interesujące, zobacz. Nie, bo dzisiaj spotkałem kumpla, to mi mówił, że takie to są kuźwa grosze, że to nie ma o czym gadać. I faktycznie to jest śmieszne przez ta pomoc. Zacięło Szczepana, także kurna. Tak, z tym internetem coś on ma tam... Macie, żeby, bo potem będziecie gadać, że wasze pytania z czatu nie są zadawane. Macie, ale głupie pytanie. Poczekaj, Szczepan. No, już cię słychać, czy nie? Dobra, dawaj. No, okej, okay. I teraz odpowiadam konkretnie, bo tutaj sobie bardzo pięknie rozpisałem to, czyli jest 12 pracowników, za których musisz zapłacić za utrzymanie za cały rok, tak? To jest kwota, żeby was nie scyganić po prostu, pi razy oko, oczywiście mogę się pomylić, ZUS i pensja na rękę to jest 400, gdzie to było? To jest tutaj 482 544 zł, tak?